Uważam, że mecz Lech Radomiak był chyba najciekawiej zapowiadającym się meczem tej kolejki. Bo po pierwsze to wiadomo, Lech Poznań ma w tym sezonie stulecie klubu i z tej okazji w końcu chce włożyć coś do gabloty. Poza tym jest sfrustrowany poprzednim sezonem, w którym zdobył bardzo słabą lokatę. A Radomiak Radom, jako mistrz pierwszej ligi i zespół, który najlepiej grał w poprzednim sezonie w pierwszej lidze, bardzo mnie interesuje jako zespół. I ogólnie, już abstrahując od tego dzisiejszego meczu, jestem ciekawy jak Radomiak zaprezentuje się już na tle silniejszych ekip niż te z pierwszej ligi. Czy. Zasłużenie, proszę pana. Uważam, że nie był to najgorszy mecz. Widziałem gorsze mecze, umówmy się. Nawet ten wczorajszy Rakowa z Sudowo był yy, gorszy. Ten dzisiejszy Stali Mielec, czy ten Brookbetu ze Stalo Mielec, który omówiłem na tym kanale, był yy, gorszy o wiele. Ten ten był całkiem niezły, ale uważam, że można było znacznie więcej z tego meczu wycisnąć. No bo sytuacji było całkiem sporo, ale oczywiście zabrakło branek. W pierwszej połowie mieliśmy dwa nieuznane gole po spalonych Iszaka i Salamona. Poza tym mieliśmy trochę obijania słupków, poprzeczek. Bardzo dobrze prezentował się Jakub Kamiński, który zanotował w końcówce poprzedniego sezonu spadek formy lekki. Ale w sumie kto w Lechu Poznań go nie zanotował. A dzisiaj przez większość czasu wyglądał naprawdę spoko. Ale Radomiak też stwarzał swoje sytuacje i chociażby ta poprzeczka Machado w pierwszej połowie jest tego dobrym przykładem. Dobrze grał i dobrze dośrodkowywał w tym meczu również Miłosz Kozak. Było widać, że zespół z Radomia jest raczej nastawiony na kontrataki. A taką najciekawszą kontrę i kurczę, nie chciałem tego poruszać, bo aż mi szkoda jest Radeckiego. Każdy z was, kto oglądał to spotkanie doskonale to widział. To była, zapisałem sobie, 77 minuta i mieliśmy wyjście chyba czterech zawodników Radomiaka na dwóch Lecha Poznań i Bramkarza. I środkiem boiska z piłką biegł radecki. I miał tyle możliwości zagrania. Mógł zagrać na lewą stronę do kolegi z drużyny. Mógł zagrać na prawą stronę do kolegi z drużyny, ale co wybrał? Kurde, jakbym miał prawa do pokazywania powtórek, to wam to pokazał, ale muszę wam to opisać. Wybrał strzał bezpośredni na bramkę z około 40 metra. Ani Miki van nie był jakoś ustawiony daleko od swojej bramki, żeby go przelobować. Ani ten strzał nie był wirtuozerski, był... Lekko mówiąc kiksem, bo ogólnie piłka zeszła mu z nogi i poleciała dalej niż piąty metr. Była salwa śmie śmiechu na trybunach. Sam Radecki był dość mocno zdenerwowany, dlatego nie chciałem poruszać, poruszać tej sprawy, bo sama ta sytuacja chyba była dla niego już karą. Także przepraszam Mateuszu Radecki, że poruszyłem tą sytuację. Natomiast no. Taka jest moja rola. Ale bądź co bądź na pocieszenie mówię, Radomiak nie powinien się smusić po tym spotkaniu, bo to było całkiem przyzwoite wejście do ekstraklasy. Bardziej lech poznań powinien sobie pluć w brodę. Chociaż ja uważam, że Radomiak nie jest łatwym rywalem. I tu przechodzimy też do innego punktu, który chciałbym wam w tym momencie powiedzieć. Wszystkim widzom, wszystkim ludziom w Polsce. Przestańcie do jasnej ciasnej porównywać Beniaminków do Beniaminków z poprzedniego sezonu. Bo to nie ma najmniejszego sensu. To są wszystko zupełnie inne kluby. Jedyne co je łączy to to, że weszły do Ekstraklasy i są Beniaminkami. Bo już zaczęło się porównywanie Radomiaka do Warty. Wcześniej Warte porównywało się do LKS-u. Była warta podobna do LKS-u? No nie była. Jest Radomiak podobny do Warty? Nie wiem. Zobaczymy, ale to jest bezsensowne porównanie. Porównujmy Radomiaka do zespołu, który gra w tym samym stylu. Przepraszam, że się uniosłem, ale po prostu co roku jest to samo. Co roku na początku słyszę te same porównania, mimo tego, że to są zupełnie inne zespoły, są prowadzone przez zupełnie innych trenerów, są tam zupełnie inni piłkarze, zupełnie inne filozofie. Dobra, znowu muszę schłodzić sobie głowę 0 do 0, lech poznań, radomiak. No i dobra, jeszcze na sam koniec, bo pisaliście mi pod poprzednim filmem w komentarzach, żebym zrobił QA. Specjalna na tysiąc widzów na kanale Tradaj. Nie mówię tak, nie mówię nie, ale jeśli miałoby się coś takiego wydarzyć, to pytania musielibyście zadawać na Facebooku Tradaj, pod konkretnym postem, który w losowym momencie bym napisał, także nie bylibyście raczej o tym poinformowani, więc tym bardziej zachęcam do polubienia tamtego fanpage'a. I też zachęcam do wchodzenia na Instagrama Tradaj, mimo tego, że niewiele tam dodaję, ale czasami jakieś zdjęcia, czasami jakieś posty dodaję, więc zapraszam. I dziękuję za uwagę. I przepraszam za nerwowość.